Witam Was serdecznie. Mamy poniedziałek 31 maja, godzina 20. Jest to ważne, ponieważ wiąże się to właśnie z tym kolejnym wideoblogiem nakręconym przez świętego Jana, który znowu traktuje o czarnych liderach, o jego prawdomówności, o jego uczciwości. Ja muszę przyznać, że od wtorku, od ostatniego uzdrawiania na żywo i spotkania z Edeńczykami, po prostu powstrzymuję się przed komentarzami do tego wideoblogu. Dlaczego? Otóż nie wiem, czy mieliście kiedyś takie uczucie, że przez długi czas pracujecie nad czymś, szukacie jakiejś prawdy, dociekacie, analizujecie i nagle okazuje się, że ta prawda jest albo tak tragiczna, albo tak prosta, że po prostu z jednej strony jest Wam aż głupio, że przez 12 lat tego nie widzieliście, a z drugiej strony jest Wam aż tak lekko, że po prostu pozbyliście się pewnego balastu, ciężaru, który Was obciążał, właśnie spowodowany tą ukrytą prawdą. Posłuchajmy może teraz takiego fragmentu tej wypowiedzi, bez którego może nie byłoby dzisiejszego wideoblogu, ale ponieważ ten człowiek po raz kolejny mówi o prawdzie, to postaram się dzięki temu krótkiemu, tej krótkiej wypowiedzi wrócić do materiałów sprzed tygodnia i nawiązać do tych jego słów. Może mi się uda tutaj trafić. U mnie woda jest konkretna i cały czas rośnie, ale ja się z uczciwym urodziłem. Popełniałem błędy jak każdy człowiek, tylko dużo, dużo mniej. I to, co jest ważne, uczciwość zmusza mnie do tego, by mówić prawdę. I wszyscy stwierdzą, ci, którzy mnie znają, i to od dziecka mówiłem prawdę. Jak coś zepsułem, powiedziałem prawdę. Po prostu ja nie mogłem skłamać. Dzięki temu mogłem naprawiać coś. Gdybym nie mówił prawdy, musiałbym dalej brnąć w kłamstwo i to by tak rosło. Dobrze. Właśnie o to chodzi. O tą prawdę, a właściwie jej ukrywanie, czyli o kłamstwo. Ponieważ założyłem sobie taką troszkę ciasną pętlę na szyi, ponieważ powiedziałem kiedyś, a ja też staram się jak gdyby słów dotrzymywać, że jeżeli po prostu mówię o osobowości psychotycznej, jeżeli mówię o narcyzmie, o mitomanii, to jest to zaburzenie osobowości. Natomiast nie przypuszczałem, że mam do czynienia tutaj z osobą chorą psychicznie. I to też, ale nie w tym wideoblogu, w kolejnym postaram się po prostu opowiedzieć. Natomiast, żeby z tego wybrnąć, co powiedziałem, to ja nie występuję w tym momencie przeciwko tej osobie, bo to jest tylko cyngiel. On po prostu sam nie wie już w tej chwili, co mówi. Natomiast jak każdy cyngiel jest przez kogoś naciskany. I tutaj mamy, zobaczcie, nawet to zdjęcie bardzo pasuje do tej sytuacji, jaka jest. Uzależniony w różny sposób od po prostu, nazwijmy, Cruelly Demon i dwóch słodkich Edenek, chciałem powiedzieć idiotek, może by bardziej pasowało, ale nie powiedziałem, Edenek, czyli mamy po prostu w tej chwili, tak jak powiedział, pięciu prawdziwych Edeńczyków, tutaj mamy czterech, może tam jeszcze jakaś Mariolka, czy ktoś tam dojdzie. Ale, żeby po prostu w tym momencie wybrnąć z tego, co sobie założyłem, że nie będę mówił tutaj o chorobie, która steruje poczynaniami tej osoby, będę mówił o po prostu tym, co ma ludzi chronić. I ujawniać po prostu to, co ma ludzi chronić, a nie wpędzać ich jeszcze większe bagno niż są. Przeczytam tutaj taki tekst.
Nie każdy wie, że w Polsce działa około 60 ezoterycznych, prywatnych ugrupowań sekciarskich, z czego 11 jest znanych w całym kraju, a osoby nimi dowodzące traktowane są jako przysłowiowe zło. Wszyscy od tych osób stronią, choć o ironio, boją się cokolwiek niewłaściwego powiedzieć o liderach tych organizacji. Bo nie dosyć, że owi liderzy wypracowali sobie znaczącą pozycję na rynku ezoterycznym, mogą więc niszczyć oponentów siłą swoich układów, to na dodatek zgrupowane wokół nich energie skutecznie potrafią sparaliżować życie i zdrowie oponentów. Nikt nie chce się wychylać w trosce o bliźniego. Ta troska jest oczywiście przesadzona, bo gdyby komuś naprawdę na szczęściu drugiego człowieka zależało, to by się o znieprawieniu mówiło oficjalnie, a nie tylko w kręgu zaufanych. W ten sposób tracą na tym ci, którzy nie będąc ostrzeżonymi, szukają prawdy właśnie tam, gdzie jej nie ma. Potem sypie się im wszystko, a jedynym celem życia staje się uczestnictwo w rytualnych spotkaniach i dobro guru. Wszystko oczywiście zawoalowane w nowokościelnym słownictwie, gdzie pada coś o wolności, o powrocie Mesjasza, o końcu świata, no tutaj słyszeliśmy o III wojnie światowej, końcu świata dla nieprawych itd. Tyle tylko, że te słowa należą do innej bajki. Wiecie, czyje to są słowa? Bo nie mogę nie podać autora. To są słowa tego pana. Myślicie, że kłamał? Nie. Bo on wszystko, co mówi i mówi z taką wiarygodnością, mówi o sobie. Dlatego jest taki wiarygodny. Dla niego to jest prawda. On wszystko, co mu się w głowie ubzdura, to po prostu wierzy, a szczególnie jeżeli mówi o sobie, no wtedy nikt nie podejrzewa, że może być to po prostu o nim. Jest to po prostu ściągnięte z jego strony, którą właśnie usunął, bo było tam dużo ciekawych treści, które po prostu świadczyły na jego niekorzyść i te jego sterujące cynglem dziewczynki chyba mu doradziły, żeby to usunąć, pomimo że nowa strona jest jeszcze w pełni niegotowa. Ciekawy jestem, na co poszły te pieniądze na ten portal, gdzie mieliście się Jedeńczycy spotykać, skoro tyle lat się o tym portalu mówiło, pieniądze szły, a ich nie ma. No trzeba by Agatki zapytać, bo ona chyba wie najlepiej, na co te pieniążki poszły. Ale wróćmy po prostu do czegoś innego. Dlaczego w ogóle ludzie kłamią? Ponieważ ja to tak ad hoc w tej chwili robię, bez przygotowania, no nie będę udawał, że po prostu Bóg mi to mówi, no bo nie jestem schizofrenikiem, dlatego uchodzić nie chcę. Dlaczego ludzie kłamią i jakie są rodzaje tego kłamstwa? No, kłamstwo to niestety taki sposób porozumiewania się niejednego człowieka. Wielu z nas nie ma świadomości, że mijanie się z prawdą stanowi poważną blokadę komunikacyjną i że od kłamstwa można się uzależnić, bowiem kłamstwo rodzi kłamstwo. W skrajnych przypadkach człowiek sam zatraca się w lawinie mistyfikacji i nie wie, co jest prawdą, a co fikcją. Abstrahując od moralnej cechy kłamstwa, intencjonalne wprowadzanie w błąd innych prowadzi do utraty zaufania i braku wiarygodności. Jakie rodzaje kłamstwa można wyróżnić i dlaczego ludzie kłamią? Potocznie kłamstwo utożsamia się z nieprawdą, fałszem, konfabulacją. W rzeczywistości istnieje niewielki procent patologicznych kłamców, czyli tak zwanych mitomanów. Ale tu chciałem powiedzieć tylko pokrótce właśnie o tej kolejnej osobowości, o której już tam wspominałem wcześniej, osobowości Jana. No to jest właśnie o mitomanii. Co to jest ta mitomania, bo znowu może tak ładnie się to nazywa, a jest jednak też jakimś tam poważnym zaburzeniem. Mitomania.
Mitomania to zjawisko dość powszechne, lecz wciąż jeszcze nie do końca zbadane przez medycynę. Inaczej nazywana patologicznym kłamstwem lub pseudologią fantastyczną. Mitomania, najprościej mówiąc, polega na permanentnym kłamaniu. Co to jest mitomania? Skąd się bierze to zjawisko? Jakie są jej skutki? I czy da się leczyć mitomanię? Mitomania jest zaburzeniem osobowości, które przejawia się skłonnością do patologicznego kłamstwa i fantazjowania na swój temat. Wiąże się z tworzeniem nieprawdziwych historii na temat swojego życia, stanu zdrowia, osiągnięć. W skrajnych przypadkach wręcz wyolbrzymianie swoich nierealnych zasług czy zalet, dzięki czemu mitoman urasta w mniemaniu własnym i otoczenia do roli bohatera. W przeciwieństwie do kłamstwa, które ma charakter celowy, mitomania nie ma żadnego konkretnego celu. Mitoman tworzy własną wizję siebie i swojego życia. No to tutaj w tym programie świetnie mieliście, ale ja to pokażę na innym przykładzie. Jest w tym bardzo przekonujący, ale nie jest świadomy tego, że mówi nieprawdę. Więc jak takiego człowieka osądzać? Osoba z takim zaburzeniem nie rozróżnia prawdy od kłamstwa w swojej wypowiedzi, dlatego, że utożsamia się z tym, co mówi i wierzy w to. To, co powiedziałem. Jakie są objawy mitomanii? Do objawów mitomanii należy wymyślanie fałszywych, nierealnych historii na temat swój i otoczenia najbliższych osób mitomana. Fantazyjne ubarwianie realnie zaistniałych zdarzeń. Mitoman w centrum zdarzeń, w superlatywach pokazuje swój udział tak, aby skupić na sobie uwagę innych. Wyolbrzymianie roli mitomana na różnych płaszczyznach życia, zawodowej, społecznej, koleżeńskiej, które mija się z prawdą. Mitomanem kieruje potrzeba zaprezentowania się w roli najlepszego, nie do zastąpienia w żadnej dziedzinie. No to w tym wideoblogu, tam jak odsłuchacie, dzisiejszym macie. Nieodróżnianie prawdy od fałszu. Mitomani kłamią bez celu, zupełnie nieświadomie. Przeciwstawianie się wszelkim próbom polemiki ze strony osób, które chcą udowodnić mitomanowi kłamstwo. No to ja zaraz spróbuję to zrobić. Ignorowanie dokonań i umniejszanie znaczenia innych osób. No to tutaj tych przykładów jest po prostu bardzo dużo. Jakie są przyczyny mitomanii, zanim przejdę do rzeczy? Psychiatria do dziś nie jest w stanie ocenić jednoznacznych przyczyn zjawiska mitomanii. Problem pojawia się już na etapie określenia, czy mitomania jest chorobą psychiczną, zaburzeniem osobowości, czy może jednym z typów osobowości. Mitomania często występuje z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Schizofrenia, skłonności psychopatyczne, narcystyczny typ osobowości, inne schorzenia i urazy. Urazy, czy tam choroby infekcyjne układu nerwowego. Także wszystko to, co do tej pory mówiłem i nazywałem zaburzeniami osobowości, jest na temat świętego Jana, jest prawdą. Tylko jeżeli one występują oddzielnie, no to mówimy o zaburzeniach osobowości. Ale jeżeli te same zaburzenia osobowości występują w następstwie pewnych chorób, no to jest to po prostu jeszcze bardziej uwypuklone i jeszcze bardziej groźne. Osoby o takich zaburzeniach osobowości, jak właśnie ta mitomania, psychopatia, narcyzm, który jest jeszcze potęgowany przez różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, no to są osoby, które są bardzo niebezpieczne, jeżeli wejdzie się po prostu w jakąś empatię, współodczuwanie, czy nie daj Boże medytację z takimi osobami, ponieważ one jak gdyby opanowują nasz umysł. Nawet po prostu psychiatra nie może po prostu wczuć się w umysł takiej osoby, bo ten chory by zniszczył po prostu lekarza.
I wielu psychologów, którzy przyjeżdżali na warsztaty do Zbyszka, szczególnie tak jak tam powiedziałem o takiej ładnej psycholożce z Warszawy, i on ją miał tam nauczyć po prostu rozmowy z Bogiem i weszła z nim medytację, wylądowała sama w szpitalu psychiatrycznym, przynajmniej tak o tym mówię. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Jest coś takiego jak pojęcie wirusów umysłu. Napisał na ten temat Richard Dawkinson w 1991 roku, odnoszący się, czy te wirusy umysłu, to jest esej odnoszący się do memetyki i używający analogii wirusa biologicznego i komputerowego oraz schorzeń i epidemiologii do analizy rozprzestrzeniania się idei i zachowań, tak zwany wirus umysłu. Szczególnie koncentruje się na zagadnieniach wierzeń i zachowań religijnych. Utworzył w nim pojęcie zarażonego wiarą. Dawkins definiuje objawy zarażenia wirusem religii i tutaj pokażę taki fragmencik pewnej pani ze Szwecji, która już po prostu nawet śniadanie spożywa ze świętym Janem. Jak widzisz, tutaj mam przy sobie Zbyszka. Ja go słucham. Słucham go, jak tylko mam możliwość, tam, gdzie mogę. Włączam wykłady, włączam nawet też modlitwy. Ale modlitwy jest trudniej, no bo wchodzę w stan wtedy. Przedstawiając przykłady i szukając powiązań pomiędzy elementami religii i ich zdolnościami do przeżycia, analogii do zdolnościami do przeżycia. Opisuje religijne przekonania jako pasożyty umysłu. Według niego przekonania religijne w zarażonym wiarą zwykle charakteryzują się następującymi objawami. Żywi głębokie wewnętrzne przekonanie, że coś jest prawdziwe, właściwe lub zacne. To przekonanie nie wydaje się mieć cokolwiek wspólnego z dowodami lub uzasadnieniem. Jednak jest dla wyznawcy całkowicie nie do odparcia i przekonujący. Zwykle dumny jest ze swojej mocnej i niezachwianej wiary, choć jej przedmioty nie są oparte na żadnych dowodach. Przekonany jest, że tajemnica jest dobrą rzeczą jako taka, wierzy, że nie powinno się rozwiązywać tajemnic, ale je w radości przeżywać i cieszyć się z ich zagadkowości. Mogą występować nietolerancyjne zachowania wobec konkurencyjnych religii, nawet zabójstwa lub pochwała zabójstw. Wyznawcy mogą być agresywni również wobec apostatów i heretyków. No widać po prostu zachowanie wobec mojej osoby, która z tej sekty tylko próbowała uciec i jest gnębiona od przeszło roku, nie tylko przez jego guru, ale i przez wyznawców. Nawet jeśli heretycy, czyli czarni liderzy, tacy jak ja, należą do bardzo niewiele różniących się religii, no ja do żadnej religii nie należę, ale mimo to jestem ich wrogiem, jak to było w przypadku podziałów w chrześcijaństwie, to jest taki przykład. To, jakie konkretne przekonania żywi wyznawca, nie ma nic wspólnego z dowodami, ale jest duże prawdopodobieństwo, że te przekonania będą identyczne jak jego rodziców. No tutaj akurat przy sekcie mamy troszkę po prostu coś innego, bo przy religii to jest troszkę inaczej, ale tutaj też Jan tworzy religię. No dobrze, to by było tyle. Teraz wróćmy do zasadniczej kwestii tego widoglądu.